Czy mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski kochają ziemniaki? Tak! Głośniej! Tak! Głośniej! Tak! Witam pani sołtys. Korzuszki ziemniakiem słyną? No, tak średnio. Średnio jeża? No tak. Kiedyś to było bardzo dużo ziemniaków, po parę hektarów. A dziś to symbolika. Albo przemysł, albo wcale. Ale z ciekawości pytałem się o te ziemniaki, które są na wystawie, taką zapowiedzią dzisiejszego wydarzenia, przed świetlicą. To są bardzo piękne, fajne ziemniaki, dobra odmiana. No tak. To są wasze ziemniaki? Tak, to są ziemniaki z korzuszek. No właśnie, ziemniaki od sadzonki do kuchni. Ziemniaczana tradycja we wsi bojarskiej. Od tych bojarów zacznę. Jesteście wsią bojarską? Tak, od pokoleń. Co to znaczy? To znaczy, że to jest tak zwana grupa etniczno-kulturowa, no nie? Bo były tam to inne kultury, ale tu akurat się bojarzy zachowali, nie tylko w Korzuszkach, bo i w Łubach, i w Wielnicy, i w Przychodach. Jak ich rozpoznać? Jakie są takie bardzo widowiskowe być może tradycje, które bojarskie zostały? O czym mówimy właśnie, żeby widzowie wiedzieli? To, że jest życzliwość bardzo. O, dobrze. Tak, że to jest dbanie o drugiego człowieka, wspieranie, pomaganie sobie. No tak, jak najbardziej. Ci ludzie lubią i pobawić się, i spotkać, i powspominać, i czegoś nowego się nauczyć, jak najbardziej. Od sadzonki do kuchni, ziemniaczana tradycja. O czym był projekt? Oj, to był projekt. Sąsiedzka Giełda Projektów Kulturalnych, realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Edycja 2023. No właśnie, i u was no i, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zrealizowaliśmy ten projekt. Było 6 projektów, wpłynęło. No i oczywiście nasz zajął pierwsze miejsce, najwięcej punktów dostał. Wspólnie z moją koleżanką Agnieszką Słupek żeśmy opracowały, zachęciłyśmy inne dziewczyny. Porozmawialiśmy w ogóle z klubami seniorów, bo to było naprawdę ciekawe dla nich. Mało tego, postanowiliśmy jeszcze dzieciom pokazać, maluszkom i tym większym i starszym, jak to kiedyś było. Jak to sadziliśmy pod piętę te ziemniaki, pod motyczkę, pod radełko, jak się kopało motyczko, jak kobiety się spotykały kiedyś na polu, bo jedna nie dała rady wykopać, więc prosiła 3-4 sąsiadki i wspólnie kopały motykami, w obiad na polu jadły, pośpiewały, porozmawiały, pożaliły się, no i później u kolejnej znowu kopały, bo samej jednej to by było ciężko. No i właśnie dążymy do tego, żeby jak najbardziej to scalić wszystko i przypomnieć, że tak kiedyś było, że ludzie naprawdę o siebie dbali. To jest ta bojarskość chyba właśnie. Tak, tak, to jest ta bojarskość. No i dobrze, co dzisiaj powstało? Bo widziałem, wchodząc tutaj na salę świetlicy wiejskiej w Korzuszkach, ogromną ilość potraw z ziemniaków. Tych ziemniaki, jest jakaś skończona liczba tego, co z ziemniaka można zrobić? Nie, to nie było tak. Do współpracy zaprosiłam wszystkie kluby seniora działające w gminie Międzyrzec. Zaprosiłam sąsiednie koła gospodyń, tak zwana, bo to jest międzysąsiedzka. Zaprosiłam koleżanki z Łup, z koła gospodyń, z Krzewicy. I takie mam przyjaźń z koleżankami z Kownat, z koła gospodyń, sąsiedniego województwa. No nie, ale jakoś tak sobie przypadłyśmy do gustu. Mało tego, zaprosiłam jeszcze na to spotkanie naszych wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, bo dlatego, że zawsze na zebraniach jest wypominane, a to byśmy się spotkali, a to potańczyli, a to... No dobrze. Pośpiewali. Tak, też tak, pośpiewali. No i właśnie tego, lekki taki ten deszczyk popadał, ale to jeszcze nie ma tej godziny, o której mamy zacząć. No. Ale ja mówię o tych potrawach. Tam te ziemniaki były i okrągłe, i cięte, i w kopytka, no, i w placki. Bo każda gospodyni z ziemniaka może wyczarować wszystko. O, właśnie o to mi chodzi. Od placka ziemniaczanego, pyzy, tluska, kartacza, tortów ziemniaczanych, no co tylko cuda niewianki. Kiszka pieczona, ziemniaczana, a zupa kartoflana, bym zapomniała, to jest podstawa. No. Czy to będzie dzisiaj nagradzane jakoś tak, czy próbowane, czy smakowane? Nie, nagradzane to nie będzie. Dla mnie wielką nagrodą będzie zadowolenie tych przybyłych gości, ich miny, że to jest wszystko super. Dziewczyny się starały, pracowały,
Tylko miałyśmy problem, bo światła nie mieliśmy 2 godziny, trochę nam się to opóźniło i to jest to. XXI wiek. No. No. Ale kiedyś, tak jak pani wspomniała, babcie wychodziły, panie ze wsi i zbierały ziemniaki nawet i po ciemku. No tak, tak było. Czy nie było? No może po ciemku to nie, ale dokładnie zbierały, bronowały pole, zbierały za bronami, później chodziły za koniem, za pługiem i wybierały jeszcze te ziemniaki, no bo to było coś cennego. Zadowolona jestem z tego projektu? Bardzo. Nie myślałam, że aż tak on bierze takiego ogromu, no nie, że takie będzie zainteresowanie, że tak się fajnie wszyscy spotkamy, bo to właśnie jestem przeszczęśliwa. Nie powiedziałam najważniejszego, że koleżanki nasze z klubów seniora i z sąsiednich miejscowości opracowały każda swoją potrawę ziemniaczaną, którą tutaj właśnie przywiozłyśmy, razem żeśmy robiły, razem to zjemy, posmakujemy i będzie wydana mini książka kucharska z czym? No, z przepisami dla danej miejscowości. Drodzy Państwo, ja powiem, że tak szczerze od serca i od siebie to wydarzenie dzisiaj się rozrosło niespodziewanie, co bardzo mnie cieszy, bo projekt pani Tereska Kokoszkiewicz przyszła do mnie, no bo taki pomysł, mamy taką integrację, byśmy tam chcieli zrobić tak lokalnie, a otóż oto jesteście wszyscy, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Więc brawa po raz pierwszy dla was, że dotarliście dziś do Kożuszek. Witam was. Widzicie, ja dziś nie mam scenariusza, więc będę mówiła tak od siebie i z serca. Jeśli kogoś nie przywitam z imienia i z nazwiska, to wybaczcie mi.